Koszykówka ma przyszłość w Polsce, bo koszykówka po pewnym okresie takiej smuty, czyli takiego małego bytu medialnego, wychodzi z powrotem, bo mamy bardzo ciekawe drużyny, bardzo ciekawą energię Ekstraligę i bardzo dużo się dzieje pozytywnego. Mamy zawodników amerykańskich, mamy młodych zawodników polskich, to jest ważne. Ten miks być może za parę lat spowoduje, że naprawdę Polska wróci do czołówki europejskiej w koszykówce i to wszystko. Tym jako Ministerstwo Sportu nam zależy, bo poprzez zawodowych zawodników patrzymy przez pryzmat dzieciaków szkolących się, bo przypomnę, że we wszystkich tych zespołach zawodowych trenuje po kilkaset dzieciaków. Wiem, że 200 dzieciaków trenuje w Treflu Sopot, Waseko Gdynia, też około 200-300 dzieciaków w Rosie Radom, w Gorzowie. Też ileś tam 200 czy 150 dzieciaków, także z tego młodego narybku, z tych dzieciaków z podstawówki będzie przyszłość, a ci zawodowcy mają pokazywać im, jak ćwiczyć, mają być wzorami dla nich. Byłem w Anwilu i w Ostrowie Wielkopolskim, naprawdę chylę czoła wobec tych kibiców, naprawdę bardzo kulturalny doping, bardzo żywiołowy doping, a przede wszystkim pokazywanie miłości do klubu, ale nie w sposób piłkarski, tylko w sposób naprawdę bardzo kulturalny, rodzinny, bo na dekoracji w Ostrowie, gdzie czwarty mecz wygrał Anwil, naprawdę nie było żadnego incydentu, co było nie do pomyślenia na stadionie piłkarskim. No, Widepacz, stadion Lecha odmówił dekoracji Legii Warszawa, bo bano się klasycznych bur, także szacunek wobec kibiców koszykarskich, naprawdę wielka klasa, tak jak w siatkówce.